Ale kurde, w tych goglach to ja nic praktycznie nie widzę. Dobra, jedziemy na przypał. Tu jest fajnie. Ty, naprawdę nic nie widzę. O kurwa. O kurwa. Ej, to nie było fajne wcale. No i si. Siema. Siema. Patrzcie, jaka piękna pogoda. Wszędzie błoto. Uświniony będę jak tralala. No ale co z tego. Idę się wyżyć. Wyżyć, poślizgać, upierdzielić się. Przyjechać brudny do domu. To też jest fajne. Pocieszyć się rowerem. Bo przecież już niedługo koniec sezonu. Ja nie wiem, co ja będę robił przez ten czas, jak już będzie tak śnieżnie i w ogóle. Nie wiem. Jezu, jak dziwnie. O, powietrza mam z tyłu. Ej. Nie za mało? Trochę mało. Dobra, jadę napompować, bo to... Takie dwa bary to chociaż powinny być, bo ponad a też z tyłu tak... Malusio! Dziwnie. Ile my tu mieli? O Boże. Ledwo półtorej. Si. Tu mamy dwójeczkę. Jeszcze przy to od razu sprawdzę. Można jechać. Gdzie lecisz, Rejnie? Oj, siodełko już całe mokre. O Jezu, Piotrek, ty to masz pomysły. Jak Boga kocham, ty to masz pomysły. Otwieraj mi tą ruderę. Otwieraj się. Zamknięta, zamknięta gablota. Dobra. Ale będzie jazda, coś czuję. Manualne rozgrzanie. Ja pierdzielę, już mam całą kurtkę mokrą. Jaka sesyjka w nocy, w nocy. Deszczowy dzionek. Ale pewnie jest błoto wszędzie. Zobaczymy. O kurwa, ale kałuże tu są. O Boże. Panie. Ale się odwaliło tu. Dobra. Deski sobie położyli. Jedziemy dalej. Ale jest gnój. Ale jest gnój. Ej, to jest chyba bez sensu. O, no jestem już ujebany. Ej, to jest bez sensu. Tam będzie tak samo. No nie! Cały misterny plan w pizdu. Jechać, nie jechać, jechać, nie jechać. No chuj, przejadę się, no. Będę żałował. Już tak jestem mokry. O, już ślisko, jo pierdol. O kurwa. No całe gokry zajebane. Dobrze jest. Kościcy widzę. Tam wycinkę robią. Dobra. Wszystko do prania idzie. Ale mam dupsko już mokre. A co mamy tutaj? Tu kiedyś znalazłem taką ścieżkę. O kurwa. O nie, nie, nie. Jezu, jak kaleka normalnie. Ej, czemu tak? O nie, nie. Dobra, prawie po nią razem.
Tragicznie. A jak ślisko jest. Dobra, to już z górki chyba. Ej, to jest fajnie. Tu wiem co jest. Górka do podejścia. Będzie się fajnie wracało tędy, ale iść na to miejscowe to jest kawał góry do zmierzenia. Dobra, mogę jechać chyba. Ale mam dupę mokro. Jak ja do samochodu wsiądę. Dobra, tutaj chodź. Ciasto. Nie ma band, więc słabo. O kurwa, korzeń. Dobra, fajnie chłopaki podsłaniali, widzę. Jadę na górę. I co? Jajko. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Normalnie widzę, było odsłaniane. Dobra, jestem u szczytu. Trasa widzę ładnie odsłonięta. Chłopaki tutaj pracowali. Muszę się z nimi zgadać któregoś dnia. Jakieś fajne remonty. No oczywiście, wszędzie nie ma kałuży, ale na statówce jest, nie? To jest fajna górka. Zjeżdżaliśmy z niej w przecinku bodajże, to za chora prędkość. Nie, ta prędkość była chora. Sprawdźcie sobie. Zjazd był stąd. O tam. No tu jest, nie wiem, z 45 stopni kątu normalnie. Jest tak stromo. Masakra. Byłoby sucho, to bym sobie zjechał. Ale to jednak na liściach, jak mnie poniesie, to... Gorzej, że już gorzej, całe brudne, a nie chcę trzeć i rysować. Dobra, na razie zobaczymy może połowę trasy. A później czas pokaże. No. Jademy za nami. Boczki może jakoś umyć. Ale ślisko. O, już gleba by była. O nie. Nie, panowie. To nie da rady. Nie da rady. Przejdę się tylko tak o. Dojadę na dół i wracam. Nie, to jest... Sam jeszcze jestem. Poniesie mnie w drzewo. Będzie przypo. O kurwa. To jest hardkorek. Fajnie było, ale to nie, to nie jak jestem sam. Teraz wrócę tą magiczną drogą, którą przyjechałem. Dobra, cyknąłem sobie foteczkę. Ale kurde, w tych goglach ja nic praktycznie nie widzę. Dobra, jedziemy na przypał. Tu jest fajnie. Ty naprawdę nic nie widzę. O kurwa. O kurwa. Ej, to nie było fajne wcale. Zmieniam zdanie, gogle na rękę.
bo to jest po prostu przegięcie pały, żebym ja nic nie widział. Tu jest króciutki zjazd i znowu będzie pod górkę, a później będzie pod górkę, będzie pod górkę i będzie fajny zjazd. O, dobra, ja jadę ten. O, ale mi bali po oczach. Z tego w ogóle to jest napisa okraszać, bo a, tak jak mam wziął tu pod góreczkę i zaraz z tej góreczki, jak minę już tą góreczkę, to będzie z góreczki. I już wracam na wąwóz, do autka, składam Reina i na chatę. Idę w LoL'a pograć albo w CS'a. O Jezu, o jest jednak mała. Ale jest ślisko strasznie, dawno nie jeździłem tak mokre. Fajnie. Jo, ale jest ślisko. Dobrze, że mam bieżnik. Na glotce to już bym tak nie jechał sobie tutaj. A i tu jeszcze, no właśnie, dlatego mówię. Ten jest taki dłuższy. O, dobra, wróciłem. O matko boska. Już to była teksańska masakra, nie? Ale dało mi to w kość. Boże, cały jestem brudny. Fajnie. Zabrałbym wszystko stąd. Taki oto krótki odcineczek z moich nud. No w końcu mam wolne, tak? Trzeba było to jakoś wykorzystać. Moja chcica na rower została zaspokojona. Wracam do autka. Idę chillować w domku przy herbatce i kawce. Pojeździłbym, ale to jest przesada. To zobaczcie sami. Jak ja wyglądam. Buty to wiadomo, zawsze takie halo. Rejnik był taki ładny, niebieski, a teraz jest cały brudny. Dobra. Tymczasem panowie. No i co? Pewnie do następnego jakiegoś odcinka. Każdą wolną chwilę jakoś tam staram się spędzić nad montażem. Wychodzi jak wychodzi. Czasem się da, czasem się nie da. Ale ja z jakąś tam intensywnością te filmy będą wstawiane. Obiecuję. Bądź co bądź, bo się znowu rozgadałem. Pozdro mordy. I do zobaczenia.